co ostatnio napisałaś za kasę? Co ostatnio napisałam za kasę? Zastanawiałam się nad tym pytaniem i stwierdziłam, że w biznesie nie wszystko obraca się tak do końca wokół kasy. To znaczy, jest kasa, ale ona jest wynikiem czegoś. Możemy spijać ten smaczny nektar, a tak naprawdę to jest na końcu. Wcześniej, zanim zrobisz sesję, zanim będziesz rozpoznawalny, czy zanim po prostu klient do ciebie przyjdzie i cię zapyta o coś, no to musisz pisać. Musisz po prostu być gdzieś tam w tym internecie, żeby on mógł cię znaleźć, tym bardziej od czasów pandemii, kiedy to wszystko się przeniosło do neta, a wtedy też powstała szpilka. Więc można powiedzieć, że prawie codziennie piszę za kasę, bo prawie codziennie publikuję, bo publikuję wtorek, środa, czwartek z małymi wyjątkami, gdzie są, jeżeli są jakieś ważne święta dla mężczyzn, to oczywiście celebruję je. Powiedziałaś, że za pandemii powstała szpilka i za pandemii też mieliśmy taki, nazwijmy to atak, nie atak, w sumie nie atak, kryzys zdrowia psychicznego. Tak. W Polsce, zwłaszcza wśród dzieci, wśród młodych, ale też i wśród facetów. I tutaj pytanie o to, jak ta szpilka powstała i skąd w ogóle pomysł na komunikację do facetów w ten sposób? Wiesz co, wcześniej, zanim szpilka powstała, miałam inny projekt, który był przez rok pisany strategicznie i cały obrabiany i któregoś dnia po prostu, i to był pierwszy dzień pandemii, się później okazało. Za czasów pandemii właśnie było tak, że jak się obudziłam po prostu w tym pierwszym dniu pandemii, kiedy nie wiedziałam jeszcze, że ona jest, no to zadzwoniłam do mojej copywriterki właśnie, która też mi pomagała pisać poprzedni projekt i powiedziałam, wiesz co, nie, ja chcę pracować z mężczyznami. Przepraszam cię, to wszystko musi iść do kosza. No i tak się tak naprawdę zaczęło, a w ogóle praca z mężczyznami, no to się zaczęła od sportu, od treningów z nimi, od mojej ucieczki tak naprawdę w sport, no bo miałam jeszcze inne drogi do wyboru, które nie były zbytnio dobre i wybrałam to. Więc mam wrażenie, że moja praca z mężczyznami to jest taka chęć chyba oddania im tego, co dostałam dobrego od nich. I to, że rozumiem ich problemy, byłam w męskich branżach bardzo, bardzo trudnych przez wiele lat i widziałam, z czym się borykają. Więc to przede wszystkim. Mężczyzna to też człowiek i trzeba to sobie uświadomić. Mężczyzna ma prawo do słabości, ma prawo do płaczu, bo jest człowiekiem. I jeżeli tego nie zrozumiemy, my jako ludzie, kobiety, inni mężczyźni, to będziemy ubożsi o empatię. Empatia. Słowo klucz w copywritingu, bo my tworząc treści, tworząc copy, cały czas musimy się wczuwać w problemy tego drugiego człowieka, czyli tak. Empatia dla facetów. Mam wrażenie, że ta empatia dla facetów, dla ich zdrowia psychicznego trochę podupadła. Nie wiem, czy ona jest żadna. Żadna. To cudownie po prostu. Czyli my mamy sobie, jako faceci mamy się wziąć w garść, dać sobie radę, bo właściwie dlaczego? Bo tak, bo tak i już. Mierzycie się na co dzień z syndromem męskości, z tą powłoką zbroi, z całymi problemami świata. Macie być świetnymi kochankami, właścicielami firm, rodzicami, do tego partnerami, kolegami, przyjaciółmi i jeszcze do tego dla wielu bankomatami dla ex-żon. Więc jakby dla mnie mężczyzna w ogóle nie jest słabą płcią, to znaczy w ogóle nie odbieram tego jako słaba czy silna płeć. To jest po prostu mężczyzna i to jest po prostu facet, który też potrzebuje się wygadać, który też potrzebuje się rozwijać, który też potrzebuje powiedzieć, nie no sorry, mam tego dość i ja nie chcę w tym trwać, w tym, w czym jestem, prawda? Więc tak samo jak my kobiety mamy do tego prawo, ale sobie je troszkę zagarnęłyśmy, czyli przywłaszczyłyśmy na zasadzie, ja mam wrażenie takiej, że ponieważ dużo się pojawiło organizacji, bardzo dużo, bo w stosunku do mężczyzn, gdzie dla kobiet jest 5000 organizacji wspierających wszystko, poród, mięśnie kegla, pracę, związki, komunikacja, dla mężczyzn jest ich około 300 w Polsce. No to jest tragedia, to są tragiczne statystyki, a biorąc pod uwagę jeszcze kwestię samobójstw wśród mężczyzn, bo 84% wśród
samobójców w 2023 roku należało do mężczyzn. To już w ogóle jest dla mnie pokazanie, że po prostu mężczyźni tego wsparcia nie mają. I dlatego powstała szpilka właśnie, żeby przeciwstawić się temu trendowi. No, dzisiaj mam nadzieję, że poruszymy i mam nadzieję, że obalimy parę stereotypów na temat tego, która płeć jest silna, a która słaba. Czyli facet może, ma prawo okazać czasem słabość. Facet może czasem powiedzieć, że mam tego po prostu dość, jestem zmęczony. Oczywiście, nawet powinien. Nawet powinien pod kątem takim, że to są jego granice. Mężczyźni przestali dbać o swoje granice. Ja mam wrażenie, że tak, w pracy mają być świetni i jest presja. Ostatnio jeden z moich czytelników pod moją publikacją napisał, no, do domu muszę dowozić wyniki tak jak do pracy. Bo żona mnie pyta, ile sprzedałem. Dobre, nie? Mężczyzno, jeżeli tam w ogóle jesteś, a mam nadzieję, że na pewno tam będziesz i będziesz nas dzisiaj słuchał, pozwól sobie po prostu na to, żeby się zatrzymać, żeby być ze sobą i żeby być dla siebie. Bo jeżeli nie będziesz ze sobą, to nie będziesz dla kogoś innego. Tyle. Najpierw trzeba zacząć od siebie. Tutaj nie chodzi o egoizm, tylko tutaj chodzi o właśnie zdrowie psychiczne. Nie przejmuj się opiniami twojej żony, koleżanki, kolegi, o, po co ty chodzisz na tą siłownię? No bo chodzę, bo mam taką ochotę, bo jestem człowiekiem i mam swoje potrzeby. Bo mam też tą piramidę Maslowa, o której ty też pamiętasz codziennie. Od potrzeb fizjologicznych po rozwój. I tyle. To wszystko można pogodzić. Tylko to jest kwestia komunikacji. Mężczyźni mają trochę problem z tym, żeby się otwarcie komunikować, wiesz? Na LinkedInie, jak oni się do mnie zgłaszają, bo najczęściej przychodzą właśnie przez LinkedIna, to raczej wyślą prywatną wiadomość niż skomentują posta pod tytułem tak, poproszę o pomoc. I tutaj mam wrażenie, że jest szkopuł. To znaczy mi to nie przeszkadza zupełnie, prawda? Bo wielu mężczyzn, wszyscy mężczyźni tak naprawdę, z którymi współpracuję, chcą być anonimowi. Ze względu na czy to bezpieczeństwo swojej firmy, czy to bezpieczeństwo swoje, czy to ochronę swojej prywatności, wiadomo. I to jest całkowicie zrozumiałe. Natomiast brak komunikacji pomiędzy żoną a mężem pokazuje chociażby to, że 99% żon moich klientów w ogóle o mnie nie wie. Więc tutaj boją się tego, żeby było zaraz, a dlaczego ty ze mną nie rozmawiasz? Po co ci ona? Tak, no po co ja jemu? No właśnie po to, żeby spojrzeć na coś z dystansu i żeby móc się rozwijać i żeby zobaczył coś innego w inny sposób. Może wybrał inną drogę. Zmiana zawsze boli, natomiast boli na tyle, na ile opierasz się tej zmianie skóry. To, co też napisałam kiedyś w mojej publikacji właśnie. Więc po prostu się komunikujmy i tak jak ty komunikujesz się słowem, pisanym, tak ja słowem mówionym i tutaj bez zaangażowania obu stron nic z tego nie ma. Wiesz co, jest coś takiego i doszedłem do tego wniosku kilka lat temu, że my z moją rozmawiamy. Rozmawiamy i szukamy kompromisu. I rozwiązań. Ona ma to szczęście, że pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, przez co mam ponadnormalnie rozwiniętą empatię i trochę się uczyłem psychologii człowieka, tak prywatnie, zawodowo. I też jestem wielkim fanem serialu Magia Kłamstwa i nie wiem dlaczego, ale naturalnie wyczuwam te mikroekspresje, czyli widzę, kiedy ktoś jest zły, niezadowolony, rozczarowany, czuję się niekomfortowo. Tak, czuję się niekomfortowo, więc ona nie może mnie okłamać. Nie? Jeżeli jej coś nie pasuje, to ja widzę, że jej coś nie pasuje i mówię, słuchaj, jeśli coś ci nie pasuje, powiedz, że ci nie pasuje. A nie, że będziesz to kisić w sobie przez najbliższy rok i będziesz mieć o to do mnie pretensje i wszyscy się o tej pretensji dowiedzą oprócz mnie, gdzie ja jestem jedyną osobą, która może coś z tym zrobić. Tak, to znaczy w ogóle wiesz, ja zauważyłam a propos rodzin dysfunkcyjnych, ja zauważyłam, że mężczyźni z rodzin dysfunkcyjnych albo to idzie w dwie strony, albo tej empatii nie umieją okazać, bo u nich tego nie było, albo wręcz przeciwnie, tak jak ty, umieją tą empatię świetnie operować. I ja też pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, wychowywałam się bez ojca, no moja historia jest taka no dość...
dość długa i trudna, ale z jednej strony cieszę się, że tak się stało, bo jestem tu, gdzie jestem i tych mężczyzn z rodzin dysfunkcyjnych też wspieram. Mam klientów, czy to wychowanych bez ojca, czy to dzieci alkoholików, czy to dorosłe już dzieci alkoholików, czy to osoby, które po prostu mierzą się z zaburzeniami osobowości, czy z autyzmem nawet. Więc jednym z moich najtrudniejszych klientów był mężczyzna z bardzo zaawansowanym Aspergerem, z którym chodziłam na studia, no po prostu. I to facet, wiesz, już świetnie zarabiający, w świetnej pozycji zawodowej, IT, programista, te sprawy, stwierdził, że jemu brakuje jeszcze jednego takiego smaczka w życiu, czyli skończenie studiów i to totalnie niezwiązanych z informatyką, tylko inżynieria drewna. Więc fajnie. Ale wracając do właśnie, i on też jest z rodziny dysfunkcyjnej. U niego się rozwinął Asperger akurat, ale również tata popijał sobie, mama no niezbyt tutaj dbała, więc u niego to było tak, ale mężczyzna całkowicie zamknięty, bardzo trudny w rozmowie w ogóle, więc to było dla mnie dość duże wyzwanie, no ale daliśmy radę. I wiesz, te dysfunkcje, mam wrażenie, że to może nas uczyć tego, jak funkcjonować w świecie, który również jest dysfunkcyjny, ale lepiej lub gorzej, ale jednak. I mam wrażenie, że te dysfunkcje mogą otwierać nam nowe możliwości rozwoju. No bo jeden z dzieci dysfunkcyjnych pójdzie w, nie wiem, narkotyki, powiedzmy, nie wiem, czy to prostytucję, narkotyki, alkohol, a drugi z rodziny dysfunkcyjnej pójdzie w to, że będzie jednym z najlepszych copywriterów, z którym właśnie rozmawiam, rozumiesz? Więc to na dwoje babka wróżyła zawsze. Ja miałam parę wyborów, tak, w kim mogłam zostać, biorąc pod uwagę dysfunkcyjność mojej rodziny. No, wybrałam bycie sportowcem, a później założyłam własny biznes w wieku 20 lat, no a później założyłam Szpilkę, tak, bo przeszłam do tego biznesu, więc jakby każdy z nas ma wybór i tak jak mężczyźni ze słabościami się mierzą sami w sobie, po prostu w środku i słyszę często, że a ja nie mogę pokazać, że jestem słaby, a bo zaraz będą mnie oceniać, a bo zaraz żona przyjdzie i powie, co się marzysz, no to nie tędy droga. Myślę, że tędy droga, gdzie ty tutaj mówisz, że właśnie rozmowa po prostu. Tak, nawet gdzieś czytałem coś takiego, coś z pogranicza badań, że jeżeli nazwiesz swoją emocję w ciągu 90 sekund od momentu, kiedy ona się pojawi, to ona automatycznie traci siłę. Czyli jeżeli ja w ciągu trochę 90 ważne, sekund, dewaluje się, prawda? Jeśli w półtorej minuty powiem mojej żonie, albo ona powie mi, słuchaj, wkurza mnie to, że chcesz ode mnie tego, kiedy ja tego teraz nie mogę ci dać, mogę ci to dać na przykład za 2 tygodnie. Mówię czysto teoretycznie. I że to puszcza. Plus też jak możemy, bo mam wrażenie, że wiele osób oczekuje tego, że ktoś się czegoś domyśli. Że, nie wiem, że żona, to jest podstawa. Żyjesz z kimś, żyjesz z kimś 20 lat. Jestem w twoim mózgu, tak. Wiesz co, nawet wczoraj czy przedwczoraj oglądałem kapitalny serial Rancho. To jest po prostu takie studium ludzkiej psychologii, że powinni to puszczać w szkołach. Nie? Jest taka scena, jak córka wójta, psycholożka, siedzi ze sklepową, nie? I pytają, czy mąż czasem, czy pani czasem czegoś od męża oczekuje, a on tego nie robi? Ona no cały czas. Bez przerwy. A skąd on ma to wiedzieć, że on ma coś zrobić, jeśli pani mu tego nie powie? Dokładnie o to właśnie chodzi. Więc zamiast czekać, aż ktoś się domyśli, bo ja już to stwierdziłem po iluś miesiącach, latach, tygodniach, że nikt się nie domyśli, ludzie się nie domyślają, ludzie nie siedzą w naszych mózgach. Jakbym zaczynał z kimś robotę, nie? I ja bym wiedział, co ten klient chce. Jakie są jego potrzeby? No nie, no ja, napisz mi artykuł. No tak. Napiszę, dobrze. Rozumiesz? No to takie trochę, wiesz, no tak, no pani Agnieszko, proszę mi pomóc. Dobrze. Okej. Okay. No to ja z pana wyglądu już wiem, w czym tak, fakturka. Świetnie było, wie pan, biorę z góry. Dobrze. A jaka stawka? Nie, no dobrze, dobrze.
Ja bardzo często namawiam moich klientów właśnie do otwartej komunikacji i tutaj jakby z ich strony to jest, przynajmniej ze mną się komunikują, natomiast też często podpowiadam im, wiesz, jak się skomunikować z tymi żonami, jak z nimi usiąść, porozmawiać o nowych zasadach w związku, na przykład te zasady, które im się nie podobają, czy tam trzeba byłoby zmienić, czy to zasady ze wspólnikami swoimi, no bo też prowadzę oczywiście przedsiębiorców, osoby, które zmieniają pracę również, więc... Jakby, no to tak, to jest znamienny problem dotyczący, tak, ty mi siedzisz w głowie, no oczywiście, no, po prostu, wiesz, no poznałem cię, czy poznałam cię, fajnie, mamy, nie wiem, pierwszą randkę, czy tam powiedzmy idziemy po 5 latach na kolację do restauracji, no nie, no ja już wiem, co ty zamówisz po prostu i wiem, no podchodzi kelner, tak, no poproszę, no co, no poproszę, no po prostu, wiesz, więc... To takie domyślanie się to jest znamienny problem związków. Mam wrażenie, że to jest różnica po prostu w komunikacji i w oczekiwaniach. Kiedyś mój kolega powiedział świetne zdanie, że przestań oczekiwać, to będziesz zdrowszy. To znaczy, żyj tu i teraz po prostu, nie oczekuj nie wiadomo czego, tylko próbuj budować każdy swój dzień na nowo, nie oczekując rzeczy niestworzonych, no bo przecież komuś do mózgu nie wejdziemy. I po prostu próbuj budować swój świat, jak on jest naokoło ciebie i ten świat możesz też zmieniać małymi krokami. Jeżeli zmieniasz siebie, to zmienia się świat. To jest taka wypadkowa, nie ma inaczej. Czyli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Gdzieś to pobrzmiewa to przysłowie, cytat. I jest w tym dużo racji i trzeba pytać, i trzeba zbierać informację zwrotną, a nie właśnie oczekiwania. Oczekiwania są źródłem rozczarowań, nie? Jeśli nie masz oczekiwań, tak. To jak masz się rozczarować? Dokładnie, po prostu jesteś, okej, okay, jestem ja, jesteś ty. Nie mam oczekiwania dotyczących tego wywiadu. Po prostu chcę się z tobą spotkać i porozmawiać tu, dziś, teraz. A przyjdzie dalej moment, kiedy po prostu zrobimy z tego coś jeszcze. Fajnie, fajnie. No, ale nie mamy, wiesz, myślimy nad tym, jak to zrobić dobrze i chcemy, żeby to było zrobione dobrze, bo każdy z nas przecież pracuje na to, żeby po prostu było dobrze. Jak przestaniesz oczekiwać, to przestaniesz, tak jak ty powiedziałeś, być rozczarowany. Wiesz, jaki jeszcze jest problem? Ludzie często są niezadowoleni, mają pretensje o to, że nie mają efektów pracy, której nie wykonali. No jak mają mieć efekt pracy, której nie wykonali, skoro jej nie wykonali? Właśnie. W naszej branży bardzo często, wiesz, ludzie oczekują, to jest to domyślanie się plus praca, której nie wykonali. Ludzie oczekują, że klienci nagle sami z siebie zaczną płacić więcej. To już w ogóle problem i to nie tylko męski, tylko w ogóle ogólnopolski czy ogólnoświatowy. Dopóki nie zaczniesz się komunikować, ile kosztujesz, no to jak oni mają wiedzieć, ile mają płacić? Podnosisz ceny, bo jest, ciebie też dotyczy inflacja, tak? Przepraszam, no dla ciebie chleb nie kosztuje 2 zł, tylko też tyle samo, co dla tego gościa, który płaci. Więc jakby, no to jest biznes, wiesz, w biznesie oczywiście dla mnie liczą się 3 podstawowe wartości, zaangażowanie, szacunek i taka po prostu empatia, no ale jeżeli po prostu, jak to powiedział mój kolega, który rozwija marki, no takie od paru milionów w górę, no jeżeli tego klienta dla mnie nie stać, to po prostu nie jest moim klientem. No przepraszam. A no właśnie. Za wiedzę się płaci. My też za nią płaciliśmy. Dobra, wracamy do stereotypów, bo będzie dzisiaj sporo. I kolejny to jest, czy faceci mają łatwiej? No zdarza mi się to słyszeć, że wy macie łatwiej, bo no w sumie to nie wiem, dlaczego mamy mieć łatwiej. Ja jedyne, co łatwiej mam, to mam 1,90 m wzrostu, więc sobie z górnej półki coś ściągnę, nie? Ale tak na serio to co i na co mam mieć ładne? Znaczy wiesz co, w kontekście pracy, bo dzisiaj widziałem takiego posta na LinkedInie, że ktoś na wątku w thread z tym instagramowym Twitterze pytał, jak zadbać o to, żeby kobieta, bo szukam do pracy, jak zadbać o to, żeby przez 5 lat nie zaszła w ciąży, nie? Autentyk. Nie wiem, u kogo to widziałem, ale ci później podrzucę, nie? Więc dobra, bardzo chętnie. W tym kontekście, w kontekście poszukiwania pracy. Zasponsorować jej, wiesz, wkładkę do Maciczną.
ale tak poważnie. Była taka propozycja, nie? Autentycznie, ale, żeby jej dać zastrzyk. To znaczy jakiś, mam to rozumieć tak, że jakiś prezes po prostu pyta, chce zatrudnić babkę i chce wiedzieć, że ona nie zajdzie? Tak, dokładnie tak jest. No brawo, brawo Jasiu. Co mam na to powiedzieć? Czy mężczyźni mają łatwiej? Może i tak, może i nie. Jeżeli, ja myślę, że ten stereotyp powstał na takiej zasadzie, że bardzo dużo jest samotnych matek, które są z mężami. To znaczy mają dzieci, jego nie ma, no bo on pracuje, utrzymuje i tutaj jakby tym mam wrażenie, że trochę się wymiguje, żeby być z nimi. Ale ten mężczyzna, nie to, że mam takie mam przemyślenia a propos mężczyzn, z którymi ja pracuję, że oni przestają uciekać w pracę w momencie, w którym układa im się życie rodzinne. To znaczy, mężczyzna ucieka, bo wracając z pracy, zamiast usłyszeć cześć kochanie, co byś zjadł, słyszy, a dziecko znowu się obsrało, a czeka już na ciebie pełna wanna wody, no bo dziecko trzeba wykąpać, a to tak w ogóle to kupię ślep? Albo jeszcze gorsze opcje. Dlaczego ty tak późno wracasz? Gdzie ty jesteś ciągle? No kochanie, zarabiam. Mężczyzna potrzebuje tego przejścia z obowiązków pracy do obowiązków domowych. Potrzebuje tego mostu, w którym to mostem są te drzwi domu i on naprawdę nie chce słuchać pretensji wracając do domu. Nie chce słuchać, że masła nie ma. Daj mu te pół godziny, niech on ochłonie po tym zbawianiu świata i ratowaniu świata w pracy. I dopiero go o to spytaj. On to zrobi, on to pójdzie, on to... Tak, ale daj mu tą chwilę, wiesz. Postaw się w jego sytuacji. Wchodzisz do domu, jesteś zaorana i nagle przychodzi twój mąż i mówi, słuchaj, masła nie ma, dziecko do kąpieli. Słuchaj, no dzisiaj dziecko, nasz syn w przedszkolu zrobił to i to. Nasza Juzia to i to. Tak? No słuchaj, trzeba odkurzyć, no psa wyprowadzić. No dobra, jeszcze nie ochłonęłam po zbawianiu świata w pracy. No i tutaj zaczynają się ucieczki. I w momencie, kiedy chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy mężczyzna ma łatwiej, nie. Bo uciekając traci dom. Bo uciekając nie wraca do domu, tylko wraca do pracy. Albo co gorsza, do kochanki. Chyba w ogóle obie płcie nie mają teraz łatwiej. A to nie jest trochę tak, że sami sobie utrudniamy? Trochę no, tak. Wiem, kojarzysz ten filmik, nie? Na pewno kojarzysz. Chyba nawet go wrzucałaś, co jest, wiesz, nagranie z kamery koło domu i chłop wraca do domu, a dziewczyna na niego już czeka. I on podjeżdża samochodem, ona mu się rzuca na ramiona, prowadzi go do domu, nie? I tam wyobraź sobie, że... Widziałaś ten filmik? To cię też podrzucę, nie? Jest taki filmik. Wyobraź sobie, że znalazły się głosy pod tym filmikiem, że ona jest zahukana, że jest wytresowana, że nie ma swojej wolności. Ale do cholery, kto by czegoś ale ona go po prostu przywitała. Tak, wita go w drzwiach, nie? Wita go w drzwiach, jak on wraca z pracy, bo się za nim kurwa stęskniła. To jest złe. Ale to jest no złe. Tak, ale wiesz, to też jest to złe, że mężczyzna wracając z pracy nie siada od razu do obowiązków. To jest też złe, że mężczyzna jest za długo w tej pracy. To jest też złe, że jak on przyjdzie i pieprznie teczką czasem, bo powie, kur, co za debile. Nie, no to on jest agresor, w ogóle zaraz ją uderzy. Mam wrażenie, że ludzie teraz, my ludzie, nie doceniamy po prostu miłości. My nie doceniamy tego uczucia w ogóle. Kochamy bardziej nasze smartfony niż drugiego człowieka. Bardzo często możemy przeoczyć coś, co jest po prostu obok nas. To powoduje, że dla innych ludzi, którzy to widzą, mówią, Jezu, jaka tresura, ty, on ją z cyrku wziął dosłownie, hej, ha, ona się rzuca na niego, ona się powinna rzucić z pazurami, no bo przecież tak się teraz powinno rzucać na kogoś, tak? Złość, gdzie ta miłość? Ludzie, mam wrażenie, my ludzie zapomnieliśmy o tym, że tak małe rzeczy mogą po prostu zmienić świat drugiej osoby. I tymi małymi rzeczami powinniśmy się cieszyć i powinniśmy te małe rzeczy doceniać, bo dla mojego faceta tak nie jest ważne to, czy jest zrobiony obiad w danym momencie, nawet jak przychodzi głodny, tylko to, że ja go przywitam z drzwiach i powiem, cześć kochanie, jak było. A jak jest zły, to po prostu go przytulić i powiedzieć, jestem. Albo nawet nie mówić, bo on wie. Mam wrażenie, że tu o to chodzi, że nas, te całe socjale, te całe społeczności, te całe grupy, gdzie mamy być super, świetni, zajebiści, pozbawiają tego,
żeby A, przyznać się do porażki, no bo wstyd, przecież same sukcesy tam na tym LinkedInie. Dwa, przypomnieć sobie o tym, że po prostu jesteśmy ludźmi i każdy z nas potrzebuje bliskości. Czy to naszego psa, czy to naszego kota, mamy, taty, kogokolwiek. I przyznać się do tego, że jeżeli kogoś kochamy, to dlaczego mamy tego nie pokazać? Bo zaraz ktoś to ceni, że o, ona wytresowana. Nie, no w ogóle cyrk, no po prostu cyrk, on ją wziął pewnie jakaś aktorka. A tutaj po prostu kobieta się ucieszyła. No hello, no nie możemy się ucieszyć. Wiesz, także to jest tragiczne, że w obecnym świecie jest tyle tej technologii, tyle przebodźcowania, że w momencie powrotu do domu my nawet nie chcemy z tą drugą osobą często rozmawiać. Że jesteśmy wygadani tak w tym internecie, komentarze tutaj, publikacje tam, a życie przebiega, nie? Mocne. Mocne. I jak jesteśmy przy tym wracaniu z pracy, kolejny stereotyp to jest taki dosyć bodzący, bodzący, nie wiem sobie, czy jest takie słowo, bodzie, krowa bodzie, jak mnie coś ubodło. Bolesny? Może być bolesny. Przyjmijmy, że przyjmijmy, że bolesny, że baby do garów, a chłopy do roboty. Ja od razu tutaj nakreślę tło historyczne. U nas istotnie, ja pracuję, a moja zajmuje się domem. I to nie jest tak, że moja zajmuje się domem, dlatego że jest kobietą, tylko po pierwsze, jest w tym dużo lepsza ode mnie. Po drugie, aktualnie jest taka sytuacja, że ja zarabiam więcej, prawdopodobnie dlatego, że więcej czasu poświęciłem na pracę zawodową, choćby z tego powodu, że jestem o 4 lata starszy, więc więcej tego czasu miałem. I autentycznie, i to powtarzam przy każdej możliwej okazji, jeśli ona pewnego dnia zaczęłaby zarabiać 20 kafli, 30 kafli, albo tyle, że po prostu nie trzeba byłoby nam więcej hajsu, ja mogę być kurem domowym, ja mogę siedzieć z dzieckiem, mogę gotować, prać, sprzątać, gotować. Nie miałbym to, naprawdę nie miałbym z tym żadnego problemu i nie uważam, że to w jakikolwiek sposób by mi urągało, że ja tę brudną pieluchę zmienię, w końcu to też moje dziecko będzie, nie? Czy że umyję naczynia, jaki to jest problem? Jak jej nie było 2 tygodnie, myłem naczynia. Jaki to byłby problem? Żaden problem. Więc to jest kolejny stereotyp i też mam wrażenie, że ten stereotyp odwraca się, ale w bardzo agresywną stronę, że kobiety nie chcą się zajmować domem dla zasady, bo ona chce pracować, bo ona się nie będzie zajmować domem, bo to jest jej rola przypisana przez konstrukt społeczno-kulturowy. Tak, to ona nie chce. Ten patriarchat, tak? Że... Więc jakbyśmy mogli się trochę popastnić. Jak to jest? Moim zdaniem to jest znowu... Moim zdaniem to jest znowu problem komunikacji. To znaczy problem komunikacji taki, że ci partnerzy nie siadają i nie ustalają między sobą zasad. Jeżeli ja się czuję źle w jakiejś zasadzie, to mówię... Baby, sorry, to nie działa. Przez ostatni tydzień ja robiłam obiady. To teraz ty rusz swoją dupeczkę. To jest kwestia po prostu tego, żeby ze sobą rozmawiać. To jest kwestia tego, żeby ustalić, kto w czym czuje się dobrze. To jest tak, jak moi klienci przychodzą do mnie i mówią, a kurczę, wiesz co, no ta pracownica, którą zatrudniłem, no niezbyt dobrze ma się w swojej roli. No ale stary, no przemyślałeś luki kompetencyjne? A? No właśnie, no luka kompetencyjna. No czymże jest luka kompetencyjna? No to jest po prostu luka, w której ten pracownik nie czuje się zbytnio dobrze na swoim stanowisku, bo nie umie wszystkich rzeczy zrobić, o które go prosisz. Po prostu nie jest do tego wykwalifikowany. Więc może spróbuj przenieść ją na inne stanowisko, a tam daj lepszego człowieka, który będzie na tym stanowisku lepszy, nie lepiej? Ty wiesz co, nie wpadłem na to. No kurde. I to jest tutaj to. Jeżeli ktoś się czuje dobrze, tak jak twoja szanowna żona, w tym, że jest w domu, ona jest lepiej zorganizowana a propos rzeczy domowych, to też jest praca, tak? To dlaczego jej tego nie zostawić? Okej, okay, tak? No, słuchaj, no nie umrę z głodu, słuchaj, jak ciebie nie będzie, no ale wiadomo, że lepiej, jak ty mi tego schabowego zrobisz. Natomiast no pozmywam te naczynia i coś tam, tak? Wiesz, ale też nie można tutaj całkowicie się zamykać na to, że jak ona nagle będzie chciała pójść do pracy, to ty powiesz, a fuck you, kartoflu. Wiesz, tylko wtedy, dobra, kochanie, no to ty chcesz iść do pracy, dobra, no powiedzmy na cały etat, no powiedzmy na pół, dobra, no to słuchaj, to co ja mam zrobić tego dnia, jak mam poustawiać sobie klientów, żebyś ty mogła trochę odpocząć po pracy, później następnego dnia, żebym ja mógł odpocząć po pracy, może tutaj razem zrobimy to i to, podzielimy się, nie wiem, opieką nad naszym dzieckiem, tak i tak. No to jest kwestia po prostu komunikacji, to jest kwestia wyrażania naszych potrzeb i tutaj znowu jest to, żeby mieć zrozumienie dla drugiej osoby. Ty pracujesz tak, że masz copywriting, robisz wywiady, jesteś na LinkedInie, dbasz o social media i o swoje kanały, tak? To przynosi kasę. No gdyby nie przynosiło to kasy, to byś tego nie robił. Twoja żona
powoduje, że ty masz zabezpieczone i zaspokojone potrzeby fizjologiczne typu jedzenie, typu te rozwojowe potrzeby, czyli no powiedzmy rozwojowe, ale przychodzisz do domu, jest posprzątane, jest fajnie, jest fajna atmosfera, dziecko jest zaopiekowane i ty pod tym kątem nie musisz się martwić. No ale ludzie, po prostu rozmawiajmy ze sobą i weźmy pod uwagę to, że czy żona, czy to mężczyzna, czy to mąż też potrzebuje tego, żeby czasem pobyć samemu ze sobą i mieć też przestrzeń na to, żeby dogadać warunki tak zwanej współpracy, bo jesteśmy zespołem po prostu, jesteśmy teamem. Gramy do jednej bramki. Po co my mamy się ścinać o to, że ja gotuję jeden obiad więcej, czy ty dwa? No w danym tygodniu tak, w innym tak. Ty idziesz na zakupy, ja gotuję obiad, ty zmywasz, ja gotuję obiad, ty sprzątasz. Proste. Jakby to jest wszystko kwestia kontraktu tak zwanego. Ja nie chcę tutaj nazywać domowych takich kwestii kontraktem, ale tak, jeżeli macie problem w tym, żeby to zwerbalizować, to napiszcie, przedstawcie sobie, dobra, ciach, mogę robić to, nie chcę tego, dobra, okej. Okay. Podobno świetnie działa, ale też to jest kwestia znowu komunikacja i kompromis, czyli kto co robi, jeśli ktoś jest w czymś autentycznie lepszy. Ja wczoraj skrobałem ziemniaki. Słowa kompromis, no właśnie, ale widzisz, słowa kompromis nie lubię, bo kompromis łączy się z tym, że musimy coś stracić. Okej. Okay. Czym to zastąpić? Współpraca. Po prostu współpraca, kooperacja czy empatyczne zrozumienie. Nie traćmy nic. Nie czujmy, że coś mamy tracić. Nie traćmy siebie, nie zatracajmy siebie dla związku. Kompromis to ja nazywam po prostu strzałem do jednej bramki. My chcemy zrobić to, chcemy wziąć nasze dziecko na wakacje. Dobra, Daniel, musisz zarobić tyle kabony. Ja muszę wtedy ogarnąć jako żona to i to. Pach, dziękuję, jedziemy. Żeby tobie ułatwić to, żebyś ty zarobił te pieniądze, że ja mogę się dołożyć do twojego sukcesu rzeczami, o które ty nie musisz się martwić. To też jest moja praca, żebyś ty nie musiał mieć tego na głowie. O, zdecydowanie. Tak jak z tym skrobaniem ziemniaków, co ty mówiłeś wczoraj. Tak? Powiedziała, że ona nie umie tego robić, więc jak chcesz skrobane ziemniaki, to skrob. To skrob. Spoko. Jestem w tym lepszy. I ekstra. To jest kwestia po prostu wymiany obowiązków w danym momencie. Ja nienawidzę wieszać prania. Ja mogę włączyć pralkę. Mówię, kochanie, schylisz się tam? Mhm. Ale ładnie wywiesi. Jeszcze tylko go muszę nauczyć, żeby obracało prania na drugą stronę, ale to jeszcze na odpowiednią. Wiesz co, jest taki kanał na Instagramie, DMCCB Live, coś takiego. To później podrzucę linka, podlinkuję. Tam jest właśnie taka babeczka z mężem i ona zajebiście prostuje te rzeczy. Nie wiem, czy ją kojarzysz, nie? Musisz mi podrzucić go na ten. No to później cię podrzucę. Wiesz, tam są takie życiowe sytuacje, że przykładowo ona wraca do chaty i mąż składa ubrania, nie? I ona od razu wsiada na niego. Ty jak ty to kurwa składasz? Przecież to wypadłeś. On się tak na to patrzy, tak. Nie? Rzuca te ubrania, idzie w cholerę. I ona się później pojawia, jej alter ego, nie? I mówi tak, słuchaj, ale co ty właśnie robisz? Nawet jeżeli składa te ubrania źle, albo nie po twojemu, to po pierwsze, podziękuj mu za to, że w ogóle się za to wziął. Bo jak mu nie podziękujesz, to on się więcej za to nie weźmie. Jak go za to zjebiesz, to on nie będzie tego robił. Pokaż, doceni jego wysiłek, potem pokaż mu, że można to zrobić lepiej, bo ty, jeśli robisz to lepiej, to ty wiesz, jak to lepiej zrobić, nie? Więc tak, zamiast na niego wsiadać, i on będzie chciał to robić więcej, bo jeżeli ty na niego wsiądziesz, to nigdy więcej tego nie zrobi. To jest proste. I tutaj właśnie się kłania sytuacja ucinania mężczyznom jaj. Często kobiety mówią, tak, on się nie angażuje w domu, on tylko siedzi, przychodzi i włącza telewizję. No słuchaj, jak ty mu trzy razy powiedziałaś, że coś spieprzył, to się nie dziw, że on do tego się nie zabierze. I teraz, no wiesz, on po prostu, dobra, to ja się usunę, bo już nie chcę tego próbować. Bo dlaczego ma tego próbować, jeżeli ty zaraz będziesz... No po co? Ja na przykład jeszcze mojemu facetowi nie powiedziałam, żeby obracał te ubrania na drugą stronę, ale przy następnym wieszaniu powiem, kochanie, no, wiesz, jak wieszasz te ubrania, to weź takie na drugą stronę, i będzie gites. Bardzo ci dziękuję, że to robisz. Dziękuję, że mi pomagasz. Buziaczek w czółko. I on...
Rozumiesz? Więc to jest kwestia tego, po prostu rozmawiajmy, naprawdę. Naprawdę warto rozmawiać, no, warto poświęcić te, my na przykład 3 czy 4 razy w tygodniu, albo codziennie, jeżeli są tam jakieś tematy, to jak uśpię synka, siadamy, gadamy. Chociażby do 11, do 12, nieważne, gadamy, wyjaśniamy. Nie ma pomiędzy nami takiego mięsa niezgody, wiesz. Nie ma, gadamy na bieżąco, żeby się nie nawarstwiały problemy. Dokładnie, trzeba to wyrzucić. Jak ta przypowieść ze szklanką wody, nie? Co przyszedł wykładowca i mówi, że ta szklanka wody nie waży dużo, ale jak ją podtrzymasz cały dzień, to ci ręka zdrętwieje, nie? Też mam taką właśnie zasadę, że nie idziemy spać pokłóceni. Możemy się ściąć czasem, nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja się nie pieprzę z tym, żeby powiedzieć, kochanie, masz rację, albo kochanie, spieprzyłem, albo zwracam honor. To jest coś, to są dwa słowa, które... A to jest trudne dla mężczyzn. Trudne, mój drogi. Ale jak to robi robotę, kurde, jak to robi robotę, że kiedy przykładowo, nie wiem, coś, niech będzie, że w tej kuchni na przykład, nie, że ja mówię, że zrób to tak, bo moja mama tak robiła i to już jest, no. Mama ci dam zaraz, mama, nie, i ona robi po swojemu i robi to lepiej. I co my robimy domyślnie? Przecież nie przyznam racji, nie mogę przyznać racji, nie, a zamiast powiedzieć, masz rację, zgadzam się, to jest ta współpraca, o której mówisz, nie, to nie ma w tym nic złego. To jest coś takiego jak feedback u copywritera. Jeśli copywriter tworzy copy, wysyła do klienta i klient mu powie, no okej, spoko, tu masz fakturę, cześć, koniec współpracy, to nie jest dobra sytuacja. To jest to, co mówił Robert Szewczyk na przykład w 12 odcinku, że on jak wysyła tekst do klienta i nie ma żadnych uwag, to coś jest nie tak. To aż dziwne, nie? To jest problem, że pewnie nie przeczytał tekstu. Na przykład. Albo że zdarza się, że tekst jest po prostu tak zajebisty, że nie ma się do czego doczepić, no ale lepiej, żeby się doczepił, bo to znaczy, że ten tekst wtedy zyskuje. I mam wrażenie, że w naszej branży bardzo często nie ma tego pożądania feedbacku, że wolimy nic nie usłyszeć, niż usłyszeć coś złego, że na przykład ten tekst jest do poprawy. No ale to was nie rozwija wtedy. Właśnie. No właśnie. Feedback jest bardzo ważny. Ja w mojej pracy... No nie, no zawsze, zawsze, zawsze jest ten feedback po prostu zazwyczaj cięty i ostry, ale takiego właśnie myślę oczekujecie wy mężczyźni, bo nie chcemy tracić czasu po prostu. To jest tak jak, tak jest taka anegdota, że jak jeszcze była młoda i jeszcze nie wiedziałam, czym jest coaching i w ogóle, to w jakimś tam artykule, czy w czymś na studia nawet, czy wcześniej, napisałam zamiast coach, to napisałam couch, kanapa. No i teraz się śmieję, że, bo ta doktorka mnie tam poprawiła. Ja mówię, no ale co z tym coachem jest nie tak? Nie, 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 z tą kanapą, proszę pani. Okej. I teraz właśnie mówię, że nie jestem kanapą, wiesz. Że nie jestem kanapą, bo nie, jak sobie do mnie przyjdziesz, to nie będę rok ci zadawiać pytań egzystencjonalnych, tylko powiem ci, dobra, słuchaj, masz takie wyjście, masz tutaj takie narzędzia, robimy, działamy. I ty wyjdziesz z tej sesji taki, że będziesz wiedział, jak to narzędzie wykorzystać i będziesz to umiał zrobić beze mnie, po prostu. A nie będę się nad tobą pastwić rok, a Boże, czy ty dojdziesz tutaj do tego, żeby w końcu wpaść na pomysł, żeby iść do pracy inną drogą. Dlatego się śmieję, że często się narażam tym kanapom, bo jednak stoję w przeciwwadze dość dużej. Mężczyźni, którzy do mnie przychodzą, oni nie chcą, wiesz, rozparcelowywania ich mózgu na czynniki pierwsze i zastanawiania się, czy ich marynarka powinna być różowa czy zielona, tylko oni chcą dojść do celu w taki sposób, żeby mieć po prostu narzędzia do osiągnięcia tego celu i umiejętności i wiedzę, wiesz. Dlatego tutaj, jak mówisz o tych stereotypach, z większością po prostu się nie zgadzam. Bo wszystko jest kwestią również samoakceptacji. Samoakceptacja. Jak się samemu zaakceptować w takim razie? To jest duża praca domowa, jaką musiałem odrobić. Jak się zaakceptować w świecie, który jest tak konkurencyjny, taki nastawiony na dominację, przecież nas od małego się trysuje. Znaczy w zasadzie to jest też pierwotny instynkt ten do dominowania, nie? Że cały czas się porównujemy do innych, cały czas patrzymy na innych, szukamy takiego przyzwolenia, czy to, czy tamto nam wolno, czy ja mogę mieć dzisiaj zielone włosy, czy nie mogę mieć dzisiaj zielonych włosów, czy mogę
nie iść w koszuli i garniturze na to spotkanie, czy muszę iść, co wypada, co nie wypada, bo ktoś tam coś zrobił, bo i też te durne reklamy tego wszystkiego, że jak masz zakola, to musisz zrobić przeszczep włosów, jak masz siwe włosy, to musisz je pofarbować albo kupić szampon, że jak ci nie staje, to musisz coś sobie na to kupić, zamiast się po prostu wyspać i zjeść coś zdrowego, nie? Zresztą to się czasem nic nie staje, bo nic nie dzieje, bo jeżeli facet jest po prostu zmęczony to albo pijany, to jest logiczne, nie? A nie, że zaraz ktoś ci wsiada na banie, bo ty jesteś niedoskonały, musisz coś sobie za to kupić. Kup coś ode mnie, to wtedy, bo jak nie kupisz, to bieda z tobą, nie? I skąd to ciśnienie i jak się samemu zaakceptować pośród tych bzdurnych komunikatów konsumpcyjnych? Ja to nazywam tą presją na zajebistość. Presja na zajebistość to jest po prostu słowo klucz, bo ta presja na zajebistość bierze się z wielu tak naprawdę powodów. To znaczy bierze się również z billboardów, z reklam, gdzie wszyscy są zajebiści, ekstra świetni, z płaskimi brzuchami, z pięknymi satynowymi włosami. Ale presja na zajebistość też jest wtedy, kiedy jesteśmy w pracy. To znaczy mamy być zajebiści albo stracimy pracę. Samoakceptacja w tej sytuacji jest dość trudna, ale nie niemożliwa. To znaczy przede wszystkim, jeżeli chcemy zaakceptować siebie, to zaakceptujmy siebie takimi, jakimi jesteśmy, ze wszystkimi swoimi przywarami, wadami, ułomnościami, ze swoimi humorami. To nie znaczy, że mamy przestać się rozwijać. Zupełnie nie. Bo jeżeli my zaakceptujemy swoje ułomności, zaakceptujemy swoje wady, to jest również rozwój. Bo tak jak to gdzieś kiedyś czytałam, że nie graj nikogo innego, bo i tak nie zagrasz nikogo innego niż siebie. To znaczy bądź po prostu prawdziwy z tym, kim jesteś i nie wstydź się tego, kim jesteś, bo nie masz czego. Jako dzieci często też, tak, moi klienci zmagali się ze wstydem, no bo rodzice pili, bo rodzice jacyś tam byli, bo rodziców nie było, bo rodzice nie dbali. I ten wstyd jakby w nas jest później pielęgnowany, więc kwestia wyzbycia się po prostu wstydu i samoakceptacji tego, co się stało. Weź, złóż swoje życie w takie rzeczy, okej, na to mam wpływ, na to nie mam wpływu, jestem skąd jestem, okej, z takiej i takiej rodziny, ale nie miałem na to wpływu, gdzie się urodziłem. Więc ta samoakceptacja to jest kwestia takiego procesu, mam wrażenie, że świadomości tego, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być, bo na złych doświadczeniach również możemy po prostu zbudować dobre rzeczy, to znaczy rzeczy, które będą na plus. Na moich złych doświadczeniach ja zbudowałam moją odporność psychiczną, moją świadomość tego, że nie miałam wpływu na wszystko, co się działo w moim życiu. Niektóre decyzje podejmowano za mnie. Więc dopóki nie podzielimy tego na takie dwie sfery, mam na to wpływ, a na to nie mam wpływu, no to możemy się obwiniać za rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu. I tutaj jest też praca nad przekonaniami. U copywriterów to jest temat rzeka. Praca z przekonaniami. Coś, co klepie od bardzo dawna, odkąd sam się dowiedziałem, że coś takiego jak przekonania w ogóle istnieje. Myślę, że to jest temat na cały osobny odcinek tak naprawdę. Bardzo często pracuję nad przekonaniami z moimi klientami. Jest takie bardzo proste narzędzie, które służy do zbadania przekonania, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Takich 5 prostych pytań. Jak to wpływa na ciebie? Czy nagrała to kamera? Czy to powoduje, że twoje życie i zdrowie jest lepsze? Czy to jest fakt? Czy ktoś ci to powiedział? Później ci mogę przesłać to narzędzie. Czyli bierzesz przekonanie dane i sprawdzasz, czy mogła nagrać to kamera, nie wiem, głos, cokolwiek. Czy to powoduje zmniejszenie konfliktów życia, zdrowia, polepszenie życia, zdrowia w twoim życiu? Czy dane przekonanie powoduje, że czujesz się lepiej? No to są takie, wiesz, podstawowe 5 pytań, które ewidentnie obalają to przekonanie. Lub nie. Fajne, podoba mi się. Podrzucę ci je, na pewno. Koniecznie, wiesz. Ktoś tutaj z Państwa będzie chciał, też podrzucę. Niedawno nagrywałem taki odcinek o gościu, który jest 11 lat w branży copywriterskiej i bierze 6 zł za 1000 znaków. Nie, to jest bardzo mało.
bardzo jego mało. Jego przekonanie na temat swojej wartości jest bardzo marne. I proszę ciebie, on pisał coś takiego, bo ja mu odpowiedziałem, że słuchaj, wiesz, są ludzie, którzy zarabiają kupę kasy z copywritingu. Jestem tego dobrym przykładem, myślę, bo zarabiam nieźle, nie? A on na to, że nie opowiadaj mi bajek o ludziach, którzy zarabiają 10 tysięcy z copywritingu. No i teraz jest pytanie, to narzędzie, o którym mówiłaś, nie? Czy to jest fakt, że nikt nie zarabia 10 koła z copywritingu? Nie. To nie jest fakt. Więc jeżeli to nie jest fakt, to co to jest? Przekonanie. No ale... Przekonanie ewidentnie i ten mężczyzna powinien zbadać swoje przekonania po prostu i pracować nad nimi, bo jego przekonania go wstrzymują w rozwoju. No właśnie. No właśnie nie, bo to wszyscy są źli naokoło, klienci nie są sami, nie chcą sami z siebie więcej płacić. Tak, oczywiście oni płacą źle. Wyjście z takiego przekonania jest bardzo trudne. Ale niemożliwe, tylko trzeba zewrzeć dupę, zacząć nad tym pracować i po prostu, jeżeli nie umiesz pracować nad tym sam, chętnie kopnę cię w dupę, ale jeszcze żebyś popracował nad tym przekonaniem, to musi cię na mnie być stać, no bo 6 zł za stronę, no sorry, ja nie wezmę 6 zł za godzinę. No, niestety. Jakbyś miała wskazać takie topowe, negatywne przekonania facetów, z którymi pracujesz, to co by to było takie? Top 3. Nie mogę znaleźć lepszej pracy. Nie mogę znaleźć lepszego stanowiska, w którym bym się spełniał. No, mój biznes nie rusza do przodu. Jest dobrze, ale może być lepiej, ale no nie wiem, jak to zrobić. No i 3, mam wrażenie, no nie mam wsparcia. Niestety. No. Wsparcie będzie wracało, bo dosyć często widzę na przykład Alex Hormozi. On bardzo dużo publikuje materiałów, bardzo często mówi o swojej żonie i o tym, jakie wsparcie od niej dostał przez ostatnie chyba 15 lat. Mhm. Ja że tak na to patrzę, myślę, wow, to jest jednak mega, nie? Że to wsparcie od tej drugiej osoby. To też o czym mówisz, że facet czy nawet kobieta wraca do domu po pracy i jest od razu, wiesz, od progu są pretensje, nie? Czemu to jest... Powiem ci ciekawostkę, nie, powiem ci historię. Taki facet ucieknie, to czy to kobieta też? Kobieta dłużej wytrzyma może coś takiego, no bo my jednak jesteśmy takie, że bo może tym razem będzie inaczej, bo coś... A facet po prostu, skorupka, hello, bye, gdzie jesteś? No, musiałem zostać w pracy. Wiesz, mam taką historię, nie? To siedzi we mnie już od dawna. Znaczy to teraz już jako wspomnienie bardziej niż jako jakiś wyznacznik życia, że jak byłem na studiach i miałem chyba dzień wolny, albo wcześniej wróciłem, ale raczej dzień wolny. Mama pojechała do pracy, ja wiesz, wysprzątałem chatę, narąbałem drewna, napaliłem w piecu i pierwszy raz w życiu ugotowałem zupę. To dla mnie to było wielkie wow, nie? Pierwszy raz w życiu ugotowałem zupę, mama wraca z pracy, cieplutko w domu, zupa grzybowa pachnie, pierwsze co, miejskiej czystej nie ma. Masakra, przybicie do ściany po prostu, to wiesz. To są sytuacje, w których właśnie my już, zobacz, kiedy to się stało, ile lat temu i zobacz, i ty to dalej pamiętasz. To są sytuacje, w których nasi rodzice przenoszą traumy pokoleniowe na nas. Zapewne jej matka lub ojciec zrobili podobnie. Bez przerwy im coś nie pasowało. Dużo oczekiwali lub w ogóle nie doceniali. Nie pogłaskali po głowie nigdy, nie powiedzieli, jesteś super zajebisty czy zajebista, nie? I my jako rodzice przenosimy to dalej. I teraz to jest tylko nasza i wyłącznie praca nad tym, z terapeutą, podkreślam, z terapeutą, nad tym, żeby tych przekonań nie przenosić i tych schematów. Do mnie trafiają bardzo tacy świadomi mężczyźni, którzy wiedzą, tutaj jest schemat rodzinki, tutaj go nie ma, dobra, tutaj jest lepiej. To jest bardzo trudna praca. Ja to tak porównuję trochę do hazardu. Ponieważ ja wiele lat, 15 lat już jestem w terapii i codziennie pracuję nad moimi schematami i tym nieprzenoszeniem traum tych pokoleniowych na moje dziecko. I to jest jak hazard. Idziesz sobie i tak, tutaj jest okazja, żeby zachować się tak samo. O kurczę, skorzystać czy nie? Cholera, nie, no idę dalej, spróbuję inaczej. Ale to jest bardzo trudne, naprawdę. I trzeba być codziennie skupionym na tym, żeby tego nie robić. Później to już wchodzi w nawyk, ale jak zaczynasz pracę nad nowym schematem, masakra. Więc to, co ty powiedziałeś tutaj, no zupa grzybowa, wszystko napalone ładnie w piecu, ja jestem z siebie zadowolony, dumny, czekam, aż mama przyjdzie, a mama
Chlast, slap, dziękuję. No, to gdzie jest czysta miska? No kur, amo. Tak? No, zamiast to, powiedzieć czy... dzięki synku, ale super. Jak pachnie, jak świetnie. Ojej, usiądźmy ten. Ty byś jej tą czystą miskę dał. Nie? Ale bym był. Choćbym miał iść do strumyka i ją umyć, nie? Chociaż dokładnie. Nie mieliśmy strumyka obok, ale poszedłbym i umył. Ale to jest właśnie ten brak doceniania przez rodziców. To jest okropne, to jest bardzo bolesne. I to na bardzo długo pozostawia bliznę. Na całe życie. To już jest tak, że na całe życie one są. Możemy z nimi pracować, możemy nie popełniać tych samych błędów w stosunku do naszego dziecka, żony, partnera, partnerki. Natomiast no niestety, one zostają. Możemy z nich tylko wyciągnąć lekcję, że o, taki nie będę, wiem jak mogę to zrobić, a jak jeszcze nie wiem, to się dowiem. I od tego zacznij. Tak, i to o czym powiedziałaś, zmiana zachowania, bo też bardzo często dużo zdań zaczyna mi się od mam wrażenie. Mam wrażenie, że wielu copywriterów oczekuje zmiany, jednocześnie nie zmieniając nic. Oczekują, że coś się zrobi samo. Oni będą robić cały czas to samo, w ten sam sposób i liczą na to, że coś się zmieni za nich. A to no, nie jest możliwe. Nie zmieni się. Nie zmieni to się. Nie jest możliwe, dopóki nie zmienisz swojego zachowania, postępowania, sposobu działania i będziesz robił ciągle to samo, jak taki dzięcioł, wiesz, walący w drzewo, to co ma się zmienić? Przecież ty popełniasz te same schematy. No to czego ty oczekujesz? Jak się pojawiają różne osoby w twoim życiu, nawiąż relacje, zobacz, jak można inaczej to zrobić. Skorzystaj z ich propozycji, albo i nie, ale rób to w zgodzie ze sobą, wiesz. Wiesz, niedawno oglądałem film Next. I jest kilka takich filmów. Jest Next, jest Na skraju jutra. Te takie filmy o tym, że ktoś przewiduje przyszłość albo może się cofać w czasie. Mhm. Też serial Loki. One bardzo fajnie to pokazują, nie? Gdzie zmieniasz jedną rzecz w swoim zachowaniu. I całkowicie taki efekt motyla, nie? I całkowicie się zmienia. Motyla. Całkowicie się zmienia rzeczywistość, nie? Natomiast tam też w efekcie motyla jest pokazane, że nawet jak ty inaczej postąpisz, to i tak się stanie. Natomiast, ale zmiana nastawienia, zmiana przekonań, zmiana działania, czasami o ten mały kroczek wystąpić z szeregu. Taki kolejny cytat mi się nasuwa, że jeżeli nie chcesz być w szeregu, to po prostu do niego nie wstępuj. I to jest chyba prawda, że całe życie gdzieś tam ja wolałam iść pod prąd, przeciwko trendom, przeciwko stereotypom, przeciwko przekonaniom jakimś, które nie były w zgodzie ze mną. Korporacje, nie dziękuję, tak? I mimo to, że ta droga była i jest wyboista, to innej bym nie wybrała po prostu, wiesz. Jeden z moich klientów powiedział, ale pani Agnieszko, pani się nie poddaje trendom, pani je tworzy, więc fajnie było to usłyszeć, nie? Natomiast to jest droga trudna, to jest droga pełna porażek, też i małych sukcesów i większych, ale myślę, że po to, żeby robić to, co się kocha, myślę, że wiele można znieść po prostu i czując przekonanie i zaufanie w stosunku do siebie, że to jest warte tego poświęcenia. Myślę, że tak, że to jest, myślę, podstawa tego, co powinno się robić. Po prostu to kochać i być w to wkręconym, tak jak ty w swoją branżę, tak? Bez tego... Jak to się śmieli w finansach właśnie, że klient nie kupuje danej usługi, klient kupuje ciebie po prostu i on chce z tobą właśnie pracować. Bo daną usługę może zrobić każdy, ale jak za nią nie stoi człowiek, który po prostu ten człowiek, który jest na odpowiednim danym miejscu, to ta usługa po prostu się nie zrobi. Dobre. Fajnie, że wybrzmiało. Fajnie, że to wybrzmiało. Może ktoś... dostanie kopa, może ktoś ruszy się do roboty. Ja mam jeszcze jedno ważne pytanie, o to wracając trochę do tych stereotypów. Skąd i po co jest ta wojna płci, to napuszczanie kobiet na mężczyzn, mężczyzn na kobiety, takie dociekanie, takie zawody, taki wyścig szczurów, kto jest lepszy, kto jest gorszy, taka presja na udowadnianie komuś czegoś, że ja coś mogę zrobić, kiedy albo mogę, albo nie mogę. Czy nie możemy? Dlaczego nie możemy? Dlaczego ktoś nie chce, żebyśmy współpracowali ze sobą? Ja myślę, że to jest kwestia tych wszystkich ruchów takich antymęskich, wiesz, i kwestii dotyczącej tego, że zamiast feminizmu, feminizm został wykręcony i zrobiony mizoandrią, czyli wstrętem do mężczyzn.
dlaczego jest ta wojna, wiesz, każda wojna przynosi pieniądze, niezależnie jaka, ale wojna to pieniądze. Na pewno wielu pracodawców woli zatrudnić mniej opłacalnego pracownika niż tego bardziej. Wielu pracodawców nie lubi doświadczonych pracowników za bardzo w korporacji, no bo on za dużo wie, czy ona. Wielu pracowników jest mobbingowanych, więc wojna płci. Myślę, że mężczyźni odstępują od tej wojny, to znaczy olewacie to po prostu. Niech sobie to tam będzie, dobra, ten, ale dlaczego mężczyźni się tak nie zrzeszają? Bo po co? Po co? Myślę, że to by jeszcze pogorszyło sytuację. A ta wojna płci to jest w ogóle dla mnie jakaś bańka, wiesz, to jest po prostu, mam wrażenie, złe rozumienie definicji feminizmu. Definicja feminizmu ewoluowała w złą stronę po prostu. Zrobiło się to wstrętem do facetów, a nie tak naprawdę dążeniem do równości, bo feminizm to jest po prostu dążenie do równości, niezależnie od płci. Więc powinniśmy po prostu nawzajem się doceniać i kooperować i żyć. Przecież i kobiety bez mężczyzn żyć nie mogą i mężczyźni bez kobiet. Więc jakby przykre i smutne zjawisko. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. I jako kobieta pracująca w męskich gronach, w męskich środowiskach, powiem, że współczuję wam bycia mężczyzną. Naprawdę. Nie spodziewałem się, że to usłyszę. Także wiesz, wojna płci, przykre. Mm. W ogóle nie powinno jej być. Ja jestem raczej pacyfistką ze sznytem rewolucjonistki, ale pierwsze co, no to wszystko w zgodzie ze sobą. Nie chcesz uczestniczyć w tej wojnie, nie uczestnicz. W ogóle zlej to. Nie, ty, twoje życie, twój ogródek, twój świat. Nie? Tak jak to powiedział mój najlepszy przyjaciel, o którym piszę też publikacje na LinkedInie, Maksy Weszlachcic, i pochodzi z bardzo arystokratycznej rodziny, jest człowiekiem naprawdę bardzo, bardzo wychowany w patriarchacie, ale i takich tradycjach, i jest bardzo elokwentny i w ogóle, i on, no bo oczywiście jak my się widzimy, no to on sobie tam klnie za wszystkie czasy, zresztą żeby nie było, ja też, ale wiesz, jesteśmy z dwóch innych światów. Ja jestem z tej rodziny dysfunkcyjnej, on z rodziny bardzo takiej spoko. Ja jestem z tej rodziny niepełnej, on z rodziny pełnej, wiesz, a mimo to 20 lat się znamy. I on mi powiedział jedną zajebistą rzecz. Teraz to my, mężczyźni, po prostu mamy mega trudno. Jest mega trudno, w ogóle najlepiej to, żebyśmy przepraszali za to, że jesteśmy mężczyznami. I niestety trochę coś w tym jest. Jest w tym to, że mężczyzna od razu jest stawiany w jakiejś tam pozycji. Albo siły, albo mocarza, albo tego rycerza, albo tego walczącego. I o, twardziel. Albo o, jaka cipa idzie w rurkach. Co ci do tych rurek, Boże? Ktoś ci zagląda w materac? Niech sobie idzie. Jest LGBT? Też niech sobie idzie. Lubi? Fajnie. Wczoraj byłam na bingo w klubie gejowskim. Świetnie było. Nikt mnie nie zaczepiał. Rozumiesz? Więc i problem jest po prostu taki, że my przestajemy dostrzegać człowieka. My widzimy ubranie, widzimy powierzchnię, widzimy tą powłokę, a nie widzimy w tym człowieka. Gościa czy kobiety z problemem, gościa czy kobiety z danym wyzwaniem, z codziennością, jaką, z którą się mierzy. Nie wiem, z samodzielnym rodzicielstwem, ze zmianą pracy, z mobbingiem w pracy, z gnębieniem w pracy, z molestowaniem w pracy. My nie widzimy tego. My wolimy patrzeć, o, to baba, na pewno jej wina. O, to facet, na pewno jego wina. No po cholerę sobie na to pozwolił. Niech idzie się wypłakać do kibelka i wraca, bo trzeba zapierdalać. No. Jest to ostatnio rozmawiałem z Eweliną Zajączkowską na temat, jak Krzysiek Stanowski się z jakąś babką starł na Twitterze na temat statystyk dotyczących gwałtów w Polsce. I że tam i wyszło nam, bo sprawdziliśmy w sumie, że jedno i drugie trochę popłynęło z liczbami i też dosyć często ostatnio widzę te statystyki, że w Polsce statystyki gwałtów są takie, nazwijmy to, zajebiste, bo jest mało, nie? Ale z drugiej strony... Ile osób się nie przyzna jeszcze? Właśnie.
I Ewelina powiedziała coś takiego, że często dochodzi do sytuacji, że te zdarzenia nie są zgłaszane, bo są trywializowane, bagatelizowane. Tak, jest idziesz pytanie na policję i jesteś odzierana, tak, czy odzierany z tego, że w ogóle to się stało. No to po co się tak ubrałaś? Po co się tak ubrałeś? Jakie to ma kurwa znaczenie, w co była kobieta ubrana, skoro została zgwałcona? Niech to pójdzie w internet, bo mnie to na przykład trafia. Jakie to ma znaczenie? Została zgwałcona, choćby była ubrana w betonowy kask. Choćby nie miała na sobie absolutnie nic. Co to znaczy, że kobieta, nie wiem, prowokowała czy coś? Zresztą druga kwestia jeszcze jest, o której też się nie mówi, że faceci też padają ofiarą gwałtów. Oczywiście. Ale nam nie wolno. Bo dla nas to jest przyjemność, że wiesz, kobieta, załóżmy, wzięła siłą, no to no fajnie, miałeś seks za darmo, nie? No zajebiście. I traumy do końca życia. Tak. I tutaj kwestie właśnie te psychologiczne, psychofizyczne, powiedzmy. Mężczyźni padają ofiarami, są ofiarami gwałtów, są ofiarami mobbingu, są ofiarami gnębienia, są ofiarami molestowania. Ale nam się wydaje, że jak jemu ma coś stanąć, to ja go nie mogę zgwałcić. No otóż to nie do końca tak jest, bo mężczyzna też jest człowiekiem i też po prostu jest ofiarą takich rzeczy, czy to molestowania psychicznego, fizycznego, ekonomicznego, czy to przemocy fizycznej, ekonomicznej i finansowej. Więc jakby trywializowanie, gdzie jesteśmy w takiej sytuacji i musimy iść to zgłosić, no to w ogóle to już jest wstyd jakiś, to jest tak naprawdę strach przed oceną, bo policjanci nawet nie są przygotowani psychologicznie do tego, żeby przeprowadzić takie przesłuchanie. I mam wrażenie, że tutaj też jest kwestia po prostu dziury w naszym systemie edukacji. Tak to postrzegam. Nie? Oj, tych dziur w systemie edukacji jest mnóstwo, chociażby w sferze finansowej. Tak, to w ogóle nie przedsiębiorczość, o Jezus Boże, masakra. Uczymy się bzdetów, naprawdę, uczymy się w szkole bzdetów. I jak podnoszę te kwestie, to ludzie, wiesz, no bo podstawową wiedzę ze wszystkiego trzeba mieć. Kurde, jak będę chciał wiedzieć, co jest stolicą Ugandy, to sobie wejdę w Google i zobaczę, co jest stolicą Ugandy. Na cholery mi ale to wiedzie. Ale ktoś mnie nauczy, tak, jak zarządzać majątkiem własnym mieniem, tak? No, więc wiesz, to jest dużo tematów do takich spornych, nie? W ogóle cała psychika mężczyzny jest bardzo skonstruowana w tej chwili, mam wrażenie, że na atak ze strony kobiet. Mężczyzna często bardzo boi się podejść pierwszy do kobiety, chociażby w klubie, w pubie, gdzieś tam, żeby do niej zagadać, bo już się boi, że zostanie odrzucony, nie? A mężczyzna, jak i każdy człowiek, nie lubi odrzucenia. Teraz my przejęłyśmy tą rolę męską i same sobie teraz tak naprawdę w kolanko strzeliłyśmy, bo mężczyzna nagle nie chce przejmować męskiej roli i nie chce się bić o stołek. Teraz nie ma takich podzielonych ról, tak jak mój facet do mnie powiedział. Słuchaj, nie próbuj mojego królewskiego stołka zająć. Masz swój, to sobie siedź na swoim, królowo. A od mojego się odczep, wiesz. To jest kwestia tego. Ja też jestem bardzo, no bardzo taką osobowością silną i tutaj też są starcia. Natomiast jak jego ta głowa zaczęła boleć, tak, i mówię, dobra, no to bierz leki. Nie, 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 ja mówię, dobra, zejdź z mojego stołka, teraz ja decyduję, bo to jest kobieca struna. No i wziął. Tak, ale wiesz, bardzo przykro jest patrzeć na to, jak mężczyźni są zagubieni, jak nie mogą zgłosić się po wsparcie, jak dzwonią do mnie i mówią, no wiesz, walę trzy małpki i browarka, to tak codziennie. Kwestia samobójstw, kwestia po prostu tego zagubienia i coraz więcej alkoholu się pojawia, coraz więcej używek, coraz więcej presji, coraz więcej straty rodzinnej, majątkowej. No. Ciekawie to rozmowa się potoczyła, bo zasadniczo kanał jest dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu, a my tu sobie dzisiaj robimy walkę ze stereotypami, trochę może nie terapii, ale takiej pracy nad mentalem, ale też zauważam, że patrząc na to, w którą stronę ten kanał idzie i w którą stronę te rozmowy idą, że to jest do cholery ważne, bo my nie potrzebujemy wiedzieć, jak lepiej pisać. Co z tego, że ty będziesz wiedział, jak
czy wiedziała, jak najlepiej pisać na świecie. Co z tego, że będziesz znał magiczne zaklęcie na to, żeby klienci kupili? Skoro ty się boisz pójść do klienta i powiedzieć na przykład, że chcesz za to 1500 zł, bo się cykasz, albo boisz się wszystko pójść do klienta. Wszystko się zaczyna w głowie, wszystko się zaczyna i kończy w głowie. Każdy sportowiec, każdy przedsiębiorca, przecież ty też jesteś przedsiębiorcą, każdy przedsiębiorca, każdy sportowiec, każdy człowiek, wszystko zaczyna się w głowie. Nie osiągniesz wyników, jeżeli nie dojdziesz do ładu ze swoją głową. Nie osiągniesz sukcesu w sporcie, jeżeli pozwolisz się poddać presji. Po prostu. Nie skończysz świetnego tekstu, jeżeli ciągle będziesz go poprawiał, bo jesteś perfekcjonistą, bo twoja mama czy tata mówi ci nie, jeszcze tu. A to już będzie zajebisty tekst. Wiesz. To jest ta kwestia i mam wrażenie, że tutaj jest pies pogrzebany. Perfekcjonizm i ciągłe dopiszczanie. I obawa przed feedbackiem. A, nie mogę, to już nie mogę usłyszeć, że tekst jest zły, bo to znaczy, że to ja jestem zły. To nic, że to, trzeba oddzielić tekst od siebie. Nie? To, że tekst jest słaby, to nie znaczy, że ja jestem słaby. No bo jeżeli 9 na 10 klientów jest zadowolonych, to nie tekst jest słaby, tak? To jest coś, co ludzie też potrzebują zrozumieć. Ale to może być i problem w tym, że źle zostały zbadane potrzeby. Są różne narzędzia przecież do badania potrzeb. Tak, które powodują, że lepiej trafisz w potrzeby klienta, wiesz, za bardzo brać do siebie, to nie tędy droga, to cię spali wcześniej czy później. Wyciągnijmy wnioski z porażki po prostu i podziękujmy za tą lekcję, bądźmy wdzięczni. Coś, czego też nas nie uczą, żeby wyciągać lekcje, wyciągać wnioski, no bo albo ci coś wychodzi, nie lubię słowa wychodzi, albo odnosisz sukces, albo dostajesz lekcję. Nie ma nic. Tak naprawdę nie ma porażki. Porażka nie istnieje. Porażka jest w głowie. Jeśli ty przypisujesz sobie, że to była porażka, to tak, to była porażka. Ważne, żeby wyciągnąć wnioski i trochę tej pokory u siebie włączyć, wiesz? Bo gdy pokory nie ma, to niczego się nie nauczysz. Trzeba stłumić ego. Tak. A pokora to jest dla mnie taka umiejętność przyznania się do tego, tutaj niezbyt dobrze coś zrobiłem. To spowodowało, że tak i tak się stało. Jesteśmy przy pokorze. I teraz jest pytanie, bo jesteś numer jeden mentorką mężczyzn w Polsce. Mężczyźni, nie powiedziałbym, że są pokorni. Jak oni to znoszą, że oto przychodzi kobieta i chce im pomagać? Bardzo dobrze. Bo przychodzą do mnie na tyle świadomi faceci, że przychodzą na tyle świadomi mężczyźni, że oni... już są chyba po tej pokorze. To znaczy są już przygotowani na to, że przecież jeżeli mówię im, że coś mogą poprawić, no to poprawią to na lepsze i dam im wskazówki, dlaczego warto to poprawić lub dlaczego nie. Tak? Nikt nie jest idealny, nie szukajmy tutaj ideałów i nie szukajmy bycia świetnym ekstra i bez żadnych wad, no bo jeżeli mężczyzna jest niepokorny, no to po co ma ze mną pracować? Myślę, że powinien najpierw swoje takie słabsze strony umieć docenić i też umieć je zobaczyć, no a później zacząć nad nimi pracować, nie? Więc dla mnie, według mnie, jak mężczyźni ze mną pracują i to, co widzę w nich, to jest bardzo dużo wdzięczności za to, że jesteśmy w stanie zobaczyć coś więcej. Wiedzą, że mam tą osobowość androgeniczną, taką trochę męską, twardą, silną, więc na pewno im nie zagrażam pod tym kątem, że powiem coś nieszczerze, czy w jakiś sposób, tak? Chodzi mi o to, że chyba doceniają to, że po prostu wywodzę się z takiej branży, a nie innej i przeżyłam to, co przeżyłam, dlatego też szczerze moją historię, bo jednak jedni mają łatwiejszą drogę do sukcesu, inni nie. A wiedzą, że jako kobieta dostrzegę coś z dystansu. No i tutaj myślę, że ta pokora dotycząca właśnie tego, żeby powiedzieć, dobra, jestem w stanie zrobić to lepiej. Słyszałem o pani, dobra, to kiedy możemy zacząć pracować? Tak się dzieje. Gdybyś miała powiedzieć wszystkim facetom jedną rzecz, to co byś im powiedziała? Miejcie w dupie, co o was mówią. I tak was ocenią. Niezależnie, co zrobisz. Miejcie to gdzieś, po prostu. Niezależnie, czy zrobisz coś dobrze, czy źle, i tak cię ocenię. Bądź najpierw z siebie dumna, a dopiero później czekaj na akceptację innych, jeżeli w ogóle na nią czekaj. Dobra. Nie słuchaj tego, że ktoś ci mówi,
nie rób tego, bo to ryzykowne. Tutaj ci nie wyjdzie. Numer jeden, miej w dupie, co o tobie mówią. Rób swoje. Rób swoje. Z naciskiem na rób. Jest taki cytat z Gry o Tron, z Pieśni Lodu i Ognia Martina, jak Tyrion Lannister. No kurde, myślę, że książkowy, flagowy przykład kogoś, kto miał sporo rzeczy do przepracowania jako facet w trudnym środowisku, nie? Mm-hmm. Oglądałaś Grę o Tron, czytałaś? Nie. To polecam. On powiedział coś takiego, bo to był karzeł w świecie średniowiecznym, w średniowiecznej kulturze powiedzmy, gdzie wiesz, facet dziedziczy i tak dalej i musi być rycerzem i w ogóle, a on był karłem, nie? Bardzo inteligentnym. Nie można było być tak wtedy karłem i ojciec go nie znosił. Dodatkowo jeszcze tam matka przy porodzie zmarła, przy jego porodzie i ojciec go za to winił. Także masakra. Ale on powiedział coś takiego, że żeby nie dokładać, żeby nie dopieprzać sobie, nie obrażać siebie samego w świecie ludzi, którzy są gotowi zrobić to za nas, za darmo. O, tak, dokładnie. Świetne, świetne. Tak. Ewidentnie to wykazuje właśnie tutaj to. Czyli niezależnie co zrobisz, i tak cię ocenią. Ocenią cię za darmo, to po co masz płacić za to, żeby ktoś cię oceniał nie za darmo. Cokolwiek, ten wywiad nawet, może być oceniony źle, dobrze, jakoś tam. Nie robimy tego po to. Robimy to po to, żeby komuś pomóc, żeby kogoś wesprzeć, żeby ktoś otworzył to i powiedział, o, może warto się nad tymi kwestiami zastanowić. Ja tak sobie właśnie myślę o tej jednej osobie, która zmieni swoje zachowanie po odsłuchaniu tej rozmowy. Choćby jedna osoba miała to obejrzeć i odsłuchać od początku do końca, to zmienić swoje zachowanie warto. Jeżeli ktoś do ciebie przyjdzie i powie, tak, pani Agnieszko, Aga, tak, słuchaj, ja potrzebuję pomocy, nie? Ja tutaj nie radzę sobie. Jestem gotowy na zmianę, żeby no... Dokładnie, to uważam, że warto. Dużo. Myślę, że dla każdej takiej osoby, dla każdego takiego mężczyzny, który może się do mnie zgłosić i powiedzieć, dobra, pani Ago, jestem gotowy, nie? Jestem gotowy na to, żeby po prostu coś ze sobą zrobić. Myślę, że to bardzo dużo. A co byś chciała powiedzieć komuś, kto stwierdził, łapie się na tym czasem, nie? Że jeżeli muszę iść kogoś prosić o pomoc, to jest to dla mnie jak kapitulacja, tak jakbym się poddał. Proszenie o pomoc to jest bardzo ważna umiejętność. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że nie poproszenie o pomoc jest słabością, a poproszenie o pomoc siłą. I myślę, że warto się tego trzymać. Myślę, że to nie jest nic złego. Ludzie są po to, żeby się uzupełniać. Ty jesteś dobry w tym, ja jestem dobra w tym, dlaczego sobie nie pomóc? No dobra, to w takim razie słówko, jeśli tego słuchasz, jeśli to oglądasz i czujesz, że potrzebujesz pomocy, to nie wahaj się napisać, czy do Agi, czy do mnie. Na pewno, ja, jeśli będę mógł pomóc, to pomogę. Jeśli Aga będzie mogła pomóc, to też pomoże. Proszę. Proszenie o pomoc nie jest słabością, nie jest przyznaniem się do porażki. Nie, proś, a będzie ci dane. Dokładnie tak. Pod koniec, Aga, mam do ciebie takie lżejsze pytanie, dlatego że ono zauważyłem, że sporo uczy, czyli... Klient, którego najgorzej wspominasz, najgorszy klient, najtrudniejszy klient albo klient, który cię najwięcej nauczył? Jakaś taka hardkorowa nie powiedziałabym, współpraca. Nie powiedziałabym najgorszy, nie powiedziałabym najtrudniejszy, powiedziałabym chyba ten, który nauczył mnie najwięcej komunikacji bez komunikacji. To znaczy ten klient, którego wspominam bardzo dobrze również. Klient, który zgłosił się z Aspergerem, z którym robiłam studia. Ewidentnie człowiek prawie nic nie mówiący. Kamień na twarz po prostu. Jego potrzeby poznać to było wyzwanie. Robić z nim różne kwestie dotyczące studiów, żeby popchnąć go do przodu, to też było wyzwanie. Więc myślę, że to jest klient, który mnie najwięcej nauczył po prostu tego, że można się komunikować bez słów i zrobić to dobrze. Ciekawe, na pewno otwierające oczy i poszerzające horyzonty. Ja swoje horyzonty dzisiaj poszerzyłem. Mam nadzieję, że część facetów i chyba nawet zwłaszcza część kobiet też te horyzonty sobie dzisiaj poszerzy. Oby. I ostatnie pytanie, Aga, gdzie cię można znaleźć w internecie?
Jestem na Facebooku jako Aga Rogozińska albo Szpilka dla faceta. Jestem na LinkedInie Agnieszka Urszula Rogozińska. I jeszcze tworzę teraz z moją asystą stronę internetową, więc niedługo już będzie tego więcej. Jestem też na YouTubie. Szpilka bez montażu i jej mężczyźni, także zapraszam serdecznie. Jasne, zapraszamy. Wszystkie linki będą w opisie. Ja za dzisiaj Ci dziękuję i życzę Ci dobrego dnia. Ja Tobie również i życzę dużo komunikacji, dużo komunikacji ze sobą. Tak jak tutaj właśnie powiedziałeś, moja żona ma szczęście, że jestem z rodziny dysfunkcyjnej. Świetne. To jest, rządzisz. Więc to jest ekstra i życzę po prostu tego Wam wszystkim, drodzy mężczyźni, żebyście dostrzegli siebie w tym wszystkim, co robicie po prostu. I byli blisko siebie, żeby być blisko innych. Super. Dobre na zakończenie. Dziękuję bardzo. Dzięki również.